Czy sztuczna inteligencja potrafi napisać program w najtrudniejszym języku programowania świata, w assemblerze? Sprawdźmy to! Cześć! Miło Was widzieć na tym kanale. Czy ludzie pracujący w jednym z najlepiej płaconych zawodów zostaną bez grosza w przyszłości? Czy programiści zostaną bezrobotnymi albo będą musieli uprawiać marchewki? Oto jest pytanie. Porozmawiajmy dziś z jednym z najbardziej znanych na początku 2023 roku systemów sztucznej inteligencji. Szczegółowe informacje znajdziecie w opisie filmu. Proszę, przeczytajcie koniecznie. Pozornie proste zadanie – napisać krótki program, jednak bardzo podchwytliwe. Dlaczego? Na początku krótkie wyjaśnienie. Mamy dwa bardzo podobne pojęcia: język assemblera, czyli niskopoziomowy język służący do pisania programów, i drugi assembler, czyli program tłumaczący ten kod źródłowy napisany w języku maszynowym i zapisany za pomocą prostych tekstowych poleceń na kod maszynowy rozumiany przez procesor. W języku potocznym to samo słowo assembler może być używane dla obu tych pojęć, a z kontekstu zdania wynika, które znaczenie mamy na myśli. Dlaczego zadanie jest tak podchwytliwe? Po pierwsze, języki niskopoziomowe uważane są za najtrudniejsze. Tak naprawdę procesory programuje się za pomocą zer i jedynek. Dobra, trochę przesadzam. Za pomocą prostych poleceń tekstowych, które odpowiadają rozkazom rozumianym przez mikroprocesor i później tłumaczonych na ciągi zer oraz jedynek, czyli bitów, które zebrane po 8 tworzą bajty. W większości sytuacji jest to przełożenie 1 do 1, czyli trzeba rozumieć, jak działa wewnętrznie układ scalony, przynajmniej do pewnego stopnia. Tylko duże doświadczenie w informatyce pozwala sprawnie poruszać się w tym całym tajemniczym mechanizmie. Choć w szczegółach jest to z pewnością temat na dodatkowy film. Po drugie, programowanie w assemblerze wymaga dobrej znajomości budowy całego komputera od strony sprzętowej. Czyli trzeba wiedzieć nie tylko, jak działa sam mikroprocesor, ale też jak działają układy współpracujące, odpowiedzialne za tworzenie grafiki oraz muzyki, czy współpracę z urządzeniami peryferyjnymi. Po trzecie wreszcie, skąd system sztucznej inteligencji, który został po raz pierwszy publicznie pokazany w 2020 roku, ma wiedzieć, jak działały komputery z lat 80. XX wieku. I po czwarte, Quick Assembler jest stosunkowo mało znanym na świecie assemblerem. Powstał w Polsce i tutaj jest najbardziej znany. Dlatego też zadanie, które postawiłem, jak widzicie, do prostych nie należy. Dobra, i co odpowiedziała wielka sztuczna inteligencja? Oczywiście wymigała się. Trzeba jednak przyznać, że podane argumenty są całkiem rozsądne i świadczą o pewnej znajomości tematu. Zaskakujące. Czyżby sztuczna inteligencja lubiła komputery retro? Wręcz niesamowite. Jeśli jednak myślicie, że to koniec filmu, to jesteście w dużym błędzie. Wciąż najciekawsze rzeczy przed nami. Dodam jeszcze tylko, że moją rozmowę prowadziłem po angielsku, gdyż w tym języku system był bardziej rozmowny, ale o tym za chwilę, choć w zasadzie jest poliglotą i zna kilka języków. Kolejne próby nie doprowadziły jednak do wygenerowania żądanego kodu w assemblerze. Niestety. Wspomniany w pytaniu mikroprocesor 6502C, czasem w nieco zmodyfikowanej wersji, zwojował świat i był stosowany w bardzo wielu komputerach oraz konsolach. I co ciekawe, wciąż jest stosowany do dziś w niektórych prostych urządzeniach, oczywiście w nowocześniejszym i ulepszonym wydaniu. Kto by pomyślał? Jednak kod maszynowy nie jest przenośny, czyli nie uruchomimy kodu napisanego np. dla Atari 800XL na komputerze Commodore 64. I to bynajmniej nie dlatego, że procesor nie rozumie rozkazów, a dlatego, że z procesorem współpracują inne układy w obu komputerach, np. do grafiki czy muzyki, i one wymagają zupełnie innej obsługi. Wracając do mojej rozmowy ze sztuczną inteligencją, wylogowałem się i połączyłem raz jeszcze, po czym zadałem to samo pytanie. I tym razem dostałem dużo ciekawszą odpowiedź i gotowy program. Gotowy... Co ciekawe, gdy rozmawiałem po polsku, system ciągle nie chciał wygenerować żadnego kodu pomimo licznych prób. Czysty przypadek czy wpływ kilku różnych wersji silnika. Być może ta bardziej rozbudowana nie obsługuje polskiego, a może jedno i drugie. Tego nie jestem pewien. Czym mogą różnić się takie różne wersje silnika systemu? To już pytanie do twórców. Mogę tylko zgadywać, że mogą używać innej bazy wiedzy, czyli dane wejściowe do procesu uczenia się były nieco inne. Ten system nie szuka w internecie na bieżąco potrzebnych informacji, a korzysta z przygotowanej wcześniej skarbnicy wiedzy. Możliwe też, że algorytmy były uczone na innej grupie użytkowników. Tak, system sztucznej inteligencji jest na początku testowany za pomocą czasem setek, a czasem tysięcy użytkowników, którzy oceniają, które odpowiedzi są dobre, a które nie. I to z upływem czasu pozwala mu lepiej spełniać oczekiwania użytkowników. Zresztą ta nauka nie kończy się w momencie publicznego udostępnienia systemu. Wciąż można oceniać poziom zadowolenia przy każdej odpowiedzi. Być może też w zależności od silnika nieco zmodyfikowano założenia leżące u podstaw algorytmów. Jeśli macie więcej informacji, napiszcie proszę w komentarzach. Jak wygląda program wygenerowany przez sztuczną inteligencję? Na pierwszy rzut oka nieźle, ale od razu widać, że nie został przystosowany do assemblera Quick Assembler. Małe przeróbki powinny wystarczyć. Chwila, czy na pewno tylko małe? Jednak nieco dłuższa analiza powoduje, że mam coraz więcej wątpliwości. Program na pewno nie jest optymalny i wydaje się, że zawiera błędy. Przepiszmy go szybko na legendarnym komputerze. Zróbmy to teraz. Próba assemblacji, bo tak nazywa się proces konwersji pliku źródłowego zawierającego tekst programu do kodu maszynowego procesora, oczywiście kończy się mnóstwem błędów. Przeróbmy najpierw program, tak by spełniał wymagania Quick Assemblera. Chwilę to potrwa. Nie będę tłumaczył szczegółów, dlaczego tak, a nie inaczej, ale w dużym skrócie. Zostawiam rozkazy procesora, ale zmieniam tzw. pseudorozkazy zgodnie z wymogami Quick Assemblera. Pseudorozkazy, zwane także dyrektywami assemblera lub pseudokodami operacji lub pseudooperacjami, są to instrukcje, które nie są tłumaczone na język maszynowy, a są informacją dla assemblera, jak przygotować i assemblować program. Termin ten jest również używany w odniesieniu do instrukcji generujących dane. Dobra, czas na uruchomienie. Znów nowy problem. Quick Assembler wyświetla ostrzeżenie, że program będzie ładowany w niedozwolonym obszarze. Ten obszar jest zarezerwowany do współpracy ze stacją dysków i z DOS-em. I zdecydowanie nie powinno się tutaj umieszczać innych programów. Ups, to poważny błąd. Kolejna próba. Zmieniamy adres startowy programu i... nic. Poprawiamy jeszcze jeden poważny feler. Otóż program odwołuje się do specjalnych rejestrów nazywanych rejestrami cieniami, do których system w pewnych określonych momentach przepisuje dane z innych rejestrów. Chodzi o współpracę z układem scalonym nazywanym GTIA, który zajmuje się w 8-bitowym Atari generowaniem koloru do obrazu utworzonego wcześniej przez procesor obrazu Antic i tzw. duszków oraz pocisków, czyli postaci i innych małych elementów widocznych na ekranie jako pierwsza warstwa przed główną planszą gry. Można powiedzieć, że oba te układy są odpowiednikiem karty graficznej we współczesnych urządzeniach. Problem w tym, że nie powinno się zapisywać wartości do rejestrów cieni, a tylko do głównych rejestrów. Ponadto te rejestry powstały z myślą o kolejnych, przyszłościowych wersjach komputerów w ramach tej 8-bitowej rodziny, które zresztą nigdy nie powstały. Przy okazji w systemie Atari wszystkie zewnętrzne rejestry są widoczne jako komórki pamięci, ale w praktyce sterują one funkcjonowaniem odpowiednich układów scalonych, w tym przypadku wspomnianym GTIA. Niektóre inne mikroprocesory, jak na przykład słynny Z80, zawierają wyspecjalizowane rozkazy do współpracy z zewnętrznymi układami, ale w przypadku układu 6502C odbywa się to w taki sam sposób jak dostęp do pamięci. Wpiszmy poprawny adres. Wow! Wreszcie udaje się nam uruchomić program. Coś tam działa, ale efekt jest daleki od słynnej tęczy pokazującej paletę wszystkich dostępnych barw. Zbyt wiele wymaganych poprawek, nie sądzicie? Dużo prościej byłoby napisać program samodzielnie od podstaw. Program zawiera jeszcze jeden błąd, a mianowicie dwie pętle zostały połączone niejako w jedną. Czas to poprawić i znacząco uprościć kod. Zupełnie nie wiem, dlaczego sztuczna inteligencja wpadła na pomysł odwoływania się do tablicy w pamięci zawierającej po kolei wszystkie liczby od 0 do 31. Oczywiście takie rozwiązanie daje możliwość wyboru kolorów z pełnej palety. Jednak w dawnych czasach chodziło o jak najprostszy kod, gdyż dawne komputery miały małą pojemność pamięci i każdy bajt był na wagę złota. Inaczej cały program czy gra nie zmieściłyby się w pamięci. Już nie mówiąc, że w słynnej tęczy chodzi o to, by pokazać wszystkie możliwe kolory, a tych jest w zależności od trybu 128 lub 256, a nie tylko 32. Program udało się znacząco uprościć, by uzyskać taki sam efekt, jak zaplanowała sztuczna inteligencja. Tylko że to wciąż nie jest słynna tęcza, której się spodziewaliśmy. Wracamy do naszej rozmowy ze sztuczną inteligencją. Proszę o poprawki i otrzymuję przeprosiny i nową wersję programu. Jeszcze gorszą od poprzedniej. Dlaczego? Bo tutaj nawet nazwy rozkazów nie są dla procesora 6502C. Dla przykładu rozkaz LDAA nie występował w tym języku assemblera. Natomiast takie polecenie istnieje np. w niektórych procesorach Motoroli. To już lekka przesada. Teoretycznie MOS i Motorola mają wspólne korzenie, ale by próbować wrzucić kod źródłowy z jednego do drugiego, nie, to nie przejdzie. Dobra, ale nasza sztuczna inteligencja to jeszcze dziecko i wciąż musi się wiele nauczyć. Trzeba być więc miłym. Proponuję, że sam poprawię kod. Zobaczmy, jak powinna wyglądać taka słynna tęcza. Pokażę wam bardzo elegancki kod z użyciem przerwań, a więc to już wyższa szkoła jazdy, z polskiego czasopisma z tamtych lat. Oczywiście to tylko jedna z możliwości. Takich programów w tamtym czasie było mnóstwo i praktycznie każdy szanujący się magazyn IT wydrukował zapewne podobny listing na swoich łamach, być może nawet kilka razy w różnych numerach. Uruchamiamy. Widać różnicę? Tak, widać. Zerknijcie jeszcze dla porównania, jak wygląda program napisany przez sztuczną inteligencję, w którym musiałem zrobić mnóstwo poprawek. Czy zatrudniłbym taki system sztucznej inteligencji zamiast doświadczonego dewelopera? Odpowiedź jest prosta. Zdecydowanie nie. Otrzymałem kod daleki od ideału, nieoptymalny i wymagający wielu poprawek, a co najważniejsze, nie będący tym, co klient zamówił. Choć oczywiście można tutaj trochę dyskutować, czy zamówienie było wystarczająco precyzyjnie zdefiniowane lub, mówiąc językiem informatyków, czy specyfikacja wymagań była wystarczająco szczegółowa. Z drugiej jednak strony, jeśli wymagania nie były jasne, to system powinien najpierw dopytać o więcej szczegółów, a nie zabierać się do pisania kodu. I taki również był cel tego ćwiczenia. Jaką ocenę wystawiłbym temu systemowi sztucznej inteligencji? Wychowałem się na prostych, 8-bitowych komputerach i konsolach, w czasach, gdy gry miały bardzo prostą grafikę oraz muzykę i czasem tylko wyobraźnia pozwalała zrozumieć ideę gry. Stąd dla mnie możliwość rozmowy z komputerem w języku naturalnym i to rozmowy, w której druga strona podaje sporo cennych uwag i informacji, jest niesamowitym krokiem w przód. Skoro świat IT przez te 40-50 lat zrobił tak wielki postęp, to jak będą wyglądały komputery za kolejne 40-50 lat? Pojawia się też pytanie tutaj o założenia tego systemu. Sztuczna inteligencja nie jest tworem, który rozwija się samodzielnie i niezależnie. To raczej twórcy projektują pewne ramy, w których funkcjonuje. O ile wiem, w przypadku tego systemu cele zdefiniowano zupełnie inaczej. Chodzi o naturalną komunikację z użytkownikiem w jego własnym języku, a nie o skupianie się na dostarczaniu prawidłowych i wiarygodnych informacji. Tak niejako dopuszczono, że system może się czasem mylić, by nie powiedzieć, że nawet kłamać czy konfabulować. Jeśli tak zdefiniowano cel, to jestem pod wrażeniem. Swoją drogą czasem ludzie również udają specjalistów w niektórych dziedzinach, tak naprawdę nie znając się merytorycznie na danym temacie. Kłamią, zmyślają, a czasem nie są nawet świadomi swojej niekompetencji. Czy więc to jest kolejny dowód na rozwój sztucznej inteligencji? Pytanie jednak, kiedy uda się połączyć przekazywanie prawidłowych informacji z naturalną rozmową i podjęciem w jej wyniku konkretnych działań? Czy kupując nowego laptopa uda się poprosić o wiarygodną poradę, zamówić urządzenie do domu, a później w razie problemu złożyć reklamację? Dziś z całą pewnością takie systemy nie będą pisać programów, ale kto wie, czy z czasem nie zaczną znacząco ułatwiać i przyspieszać tworzenia oprogramowania. Być może będą zajmować się na przykład pisaniem niektórych prostszych funkcji, czy testowaniem oprogramowania, być może tylko w pewnym ograniczonym obszarze. Na koniec jeszcze mała niespodzianka. Rozmowa z systemem sztucznej inteligencji i próba zmuszenia go, by odpowiedział, który legendarny komputer był lepszy – Atari 800XL, czy Commodore 64. Trzymajcie się zdrowo.